Cześć. Czym jest dla Was nirwana? Według słownika polskiego, nirwana między innymi w buddyzmie jest stanem ostatecznego wyzwolenia od bytu indywidualnego, bólu, pragnień i namiętności. Opisuje stan najwyższej szczęśliwości, spokoju i prawdy absolutnej. Co więcej, oznacza ona również osiągnięcie zapomnienia, stanu niebytu. Nirwana to także tytuł naszej najnowszej wystawy, którą możecie zobaczyć w CSW Łaźnia 2 w Nowym Porcie. To wystawa monograficzna Agaty Nowosielskiej, kuratorowanej przez Jolantę Woszczenko. Zapraszam na oprowadzenie z elementami audiodeskrypcji. Na wystawie zaprezentowany jest zbiór prawie 30-elementowy, 21 prac, które Agata Nowosielska wykonała w ciągu ostatnich 2 lat. Niemal cała ekspozycja to obrazy olejne lub temperowe. 2 prace, pokazywane zaraz przy wejściu, to kolaże zdjęć i wycinków z gazet. Prezentowane obiekty są zawieszone w równych odstępach, mniej więcej na tej samej wysokości i na wszystkich 4 ścianach prostokątnej sali wystawienniczej. Wnętrze pomieszczenia pozostawiono puste, co przywodzi na myśl nirwaniczny niebyt. Dzięki temu widzowie mogą swobodnie przechodzić między oglądanymi pracami, a same pokazywane obrazy, powieszone naprzeciwko siebie, mogą trwać w niemej dyskusji. Największe prezentowane prace mają wymiary sięgające kilku metrów. Nierzadko są wykonane na kilku zawieszonych obok siebie płótnach. Większość z tego, co znajduje się w tej sali, to malarstwo wykonane w seriach. Są do siebie podobne formalnie i noszą ten sam tytuł. Najmniejsze prezentowane prace są niemal kameralne i mają wymiary kilkudziesięciu centymetrów. Wejście do sali wystawienniczej przynosi większości widzów spokój, na co wpływ niewątpliwie ma zbliżona kolorystyka wszystkich obrazów. Dominują tutaj brunatne brązy, stłumione zielenie i błękity. Przedstawienia na większości prac są ukryte za wymalowanym przez Nowosielską półcieniem. Są pogrążone w półmroku. Część obrazów jest utrzymana w monochromatycznej palecie, czyli różnych odcieniach tej samej barwy. Z rzadka pojawiają się mocne spięcia kolorystyczne czy światłocieniowe, a akcenty barwne omalże nie występują. W towarzyszącym wystawie katalogu znajduje się tekst Magdaleny Ujmy. Autorka przytacza w nim fragment wypowiedzi Agaty Nowosielskiej, w którym artystka zaznacza, że początek cytatu. Swoją rolę widzi raczej jako ponowoczesna tłumaczka. Tekstem jest życie, które ja tłumaczę na język wizualny. Oraz dodaje, że obrazy niezależnie od autora i stylu tworzą opowieści, rodzaj furtki, przejścia do innych światów, tych nadrealnych. Koniec cytatu. Dalej Ujma przytakuje i zauważa, że początek cytatu. Rzeczywiście, pewna mglistość i rozmalowanie obrazów Nowosielskiej sugerują nie tylko życie na poziomie materialnym oraz życie psychiczne rzeczy martwych. Tutaj otwiera się furtka do światów innych niż ten, w którym właśnie siedzę przy stole i piszę niniejszy tekst. Koniec cytatu. I prosząc o zatrzymanie w pamięci tego cytatu, zapraszam Was do posłuchania o kilku wybranych pracach. Wystawę otwiera dyptyk, czyli 2 obrazy pod wspólnym tytułem Przesłony. Mają ten sam kształt płótna, kwadratu o boku 150 cm. Co więcej, na obu obiektach Nowosielska wymalowała to samo przedstawienie, ale użyła różnych technik nakładania farby. Oba obrazy przedstawiają mocne zbliżenie na fragment regularnie pofałdowanego płótna. Przypomina ono narzucony na stół gruby obrus lub też zaciągniętą grubą kotarę. Niemniej pierwsza praca utrzymana jest w ciemnych ugrach i brunatnych kolorach ziemi,
Artystka głęboką czernią zaznaczyła cień, regularnie układający się w pionowe pasy na materiale, a najgrubszą jego smugę położyła dokładnie na środku szerokości płótna. Po lewej stronie od tego fragmentu znajduje się delikatny blik świetlny, a reszta wymalowana jest przełamaną żółcieniem szarością. Choć farba nakładana jest grubo, widz może odnieść wrażenie delikatnego ruchu sportretowanej tkaniny. Drugi obraz utrzymany jest w nieznacznie jaśniejszej kolorystyce. Nie ma tu czystej czerni, a struktura materiału znów ukazana jest dzięki grze światła i cienia, przy czym oświetlone fragmenty materiału są jakby złote i wiśniowo-różowawe, a cień ma kolor zgniłego brązu. W tej pracy Nowosielska kładła farbę laserunkowo, cienko, a w niektórych partiach materiału, zwłaszcza u góry płótna, widoczne są zacieki i rozmycia koloru. Sportretowana tkanina w tym wypadku wydaje się być nie tyle w ruchu, co uchwycona w stopklatce, zatrzymana w pewnej sekwencji na zawsze. Agata Nowosielska tak skomentowała otwieranie wystawy tymi dwoma obrazami. Nawiązują dialog z barokiem, jako epoką, w której odnajduje podobieństwa do współczesności, ponieważ wtedy, jak i teraz, królował przesyt ikonosfery, sfery wizualnej, obrazowej, a także natłok, przesada, kontrast ascetycznej duchowości z rozbuchanym hedonizmem. Być może, co podkreśla Nowosielska, właśnie ukrytym za kotarami. Przesłony i odautorski komentarz Nowosielskiej podpowiadają, w jaki sposób czytać wystawę Nirwana, czyli jako swobodny dialog ze schedą minionych stuleci, swobodny, bo świadomy antagonizmów i pozornie sprzecznych postaw, z którymi prowadzi dialog. W dalszej części wystawy znajdują się obrazy z cyklu Po sezonie. Są pokrewne w formie do omawianych przed chwilą prac artystki. Jeden z nich Agata Nowosielska namalowała na niewielkim płótnie. Na nim wynurzają się dwa wierzchołki złożonych parasoli z ogródków gastronomicznych. Są one namalowane śmiałymi pociągnięciami pędzla. Ten po lewej jest bardziej przysadzisty i posiada dodatkową partię materiału w górnej części. Jego bryłę buduje metaliczna, jasna biel. Z oddalenia zaś może przypominać mięsistą bryłę kapelusza grzyba halucynogennego. Ten po prawej zaś jest smuklejszy i składa się tylko z jednego elementu. Został namalowany przy użyciu brudnej szarości, a fałdy złożonego materiału artystka wyodrębniła grubymi pociągnięciami czerni. Ta konstrukcja zaś może przypominać prześcieradło narzucone na coś lub na kogoś wysokiego lub wyimaginowane, choć odrobinę groteskowe, straszydło. Na całą powierzchnię obrazu Nowosielska swobodnie nałożyła, czy raczej rozrzuciła, drobiny i krople białej farby, przez co przedstawienie zdaje się skrzyć czy migotać. Na wystawie zarówno tematem, jak i sposobem malowania wyróżniają się trzy umieszczone obok siebie obrazy olejne pod wspólnym tytułem Gąszcz. Cykl otwiera ciut większe płótno o kształcie zbliżonym do kwadratu, na którym wymalowane jest jakby uśmiechnięte brązowe stworzenie. Dwa kolejne mają kształt prostokąta pionowego o wymiarach 80 cm wysokości i 60 cm szerokości. Przyjrzyjmy się bliżej ostatniemu z nich. Dzięki impastowemu, grubemu i dość śmiałemu nałożeniu farb, obraz ten przyciąga uwagę z daleka. Różne grubości farb inaczej połyskują, kiedy się do niego podchodzi. Nowosielska sportretowała na tym obrazie postać psa, który zdaje się siedzieć i nieśmiało z ukosa zerkać na obserwujących go gości łaźni. Pysk zwierzęcia jest zasugerowany odrobinę jaśniejszymi kolorami. Lekko wydłużony, ujęty z profilu, znajduje się w górnej lewej części płótna. Obok, nad nim namalowano zezowate, niewielkie oczy. Niemal cała pozostała część obrazu to kłębiące się esowato i w półłukach futro psa,
które budują śmiałe pociągnięcia pędzla w zimnych odcieniach szarości, błękitu, seledynu z drobnymi partiami brązów. Pies nie jest sportretowany werystycznie. Jego futro faluje i rozmywa się na boki. Przypomina fraktalną konstrukcję, która rozmywa się w oku patrzącej. Obiekty te wprowadzają do zestawu prezentowanych na wystawie dzieł element groteski. Zdają się być okiem puszczonym do widzów, ale też nawiązaniem do jednej z ciekawszych kategorii barokowej estetyki. Jak już pewnie zauważyliście, malarstwo prezentowane na tej wystawie ociera się o oniryczne przedstawienia, które sugerować mogą nadrealne zjawiska lub wywołują pozazmysłowe odczucia. Artystka igra nie tylko z percepcją widzów, ale i z kanonem sztuki. Na niektórych przedstawieniach zawarła bowiem cytaty z dawnych mistrzów. Przykładem tego jest Olej na płótnie, zatytułowany Ofelia, nirwaniczny dialog z prerafaelicką wersją, która na poziomie kompozycji, tematu i, jak słyszeliście, tytułu, odnosi się do Ofelii Johna Everetta Millais z połowy XIX stulecia. Agata Nowosielska w polu obrazowym o wymiarach 130 cm wysokości na 150 cm szerokości namalowała swoją, zdecydowanie mroczniejszą lub postapokaliptyczną wersję Ofelii. Płótno, utrzymane w ciemnych kolorach, podzielone jest na dwie przestrzenie. Siną, gęstą taflę spokojnie płynącej rzeki, w której zanurzone jest ciało tytułowej bohaterki, oraz brunatno-zieloną zieleń nad brzegiem. Przy czym ta zieleń wygląda jak rozkładająca się. Próżno tu szukać bujnej jak u prerafaelity zieleni. Nowosielska zasugerowała pośpiesznym ruchem pędzla martwą przyrodę końca jesieni. W centrum kadru znajduje się porywane nurtem rzeki ciało Ofelii. Ponad powierzchnią wody znajduje się w zasadzie tylko głowa kobiety. Uwagę widzów przyciąga dramatycznie upozowana twarz, widocznie przerażony wyraz oczu i delikatnie rozwarte, skrzywione usta. Mimika oczywiście może być nawiązaniem do nieszczęśliwego losu szekspirowskiej bohaterki, ale też trudno tu nie dopatrzyć się samoświadomości kresu. Ręce i nogi topielca są zasugerowane beżowymi, poziomymi liniami. Reszta jest przykryta przez wodę. To oczywiście nie wszystkie obrazy, które znajdują się na wystawie Agaty Nowosielskiej. O Nirwanie pisze tak. Początek cytatu. To doskonale uchwycony stan pustki, niczym powoli snuta na obrazach opowieść bez zbędnego pośpiechu, niczym zastygnięta i zatrzymana w ruchu przestrzeń. Koniec cytatu. I rzeczywiście, prezentowane na wystawie obrazy zachęcają do oglądania ich w całości jako grupy oraz uważnego przyglądania się detalom i odkrywania zmian sposobów ich malowania. Jeśli zawieszone w sali obiekty czytać jako całość, która zaczyna się od zaciągniętych kotar, to na końcu artystka i kuratorka zdecydowały się uchylić zasłonę. Dwie ostatnie prace to kolaże. Mają charakter panoptykonu czy kunstkamery. Wizualny zapis inspiracji nowosielskiej. Oba obiekty są skomponowane jakby w lęku przed pustką. Wypełnione niemal po brzegi nagromadzonymi wycinkami z gazet i zdjęciami własnymi artystki. Są ciekawe do oglądania jako dyptyk, pojedynczo w oddaleniu oraz, a może zwłaszcza, w detalach. Na jednym z kolaży Nowosielska zdaje się budować zbiory interesujących ją obiektów. Na blejtramie, częściowo pokrytej szarą farbą, w czarnych okręgach umieściła podobne obiekty, postacie lub przedmioty. Są wśród nich
okręg z czarno-białymi reprodukcjami znanych dzieł i zdjęcia słynnych budynków. Obok niekompletna mapa globu, na którą nałożono fragment stacji kosmicznej, a obok umieszczono historyczne zdjęcia ludzi w sepi. Kolejny zbiór to ujęcia motyli, niczym z klaserów biologicznych. Ale uwaga, jeden z motyli został naklejony tak, że stanowi niby głowę posągu antycznego, obok którego artystka umieściła schemat szkieletu człowieka. Agata Nowosielska tak wypowiada się o kolażach. Kolaże są rodzajem mapy wszystkich motywów nagromadzonych na płótnach. Są groteskowe w swoim przesycie i multiplikacji, ale też ukazują dramat ludzkiej kondycji u schyłku antropocenu, ery człowieka, gdzie jesteśmy zdominowani przez maszyny, degradujemy naturę do klaserów i encyklopedii. Fragmenty tych prac są też hołdem dla sztuki i wybranych dzieł, jak na przykład motyw płonącej żyrafy. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie, że w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia regularnie przygotowujemy oprowadzania z audiodeskrypcją w formie nagrań, a te publikujemy na naszych kanałach w mediach społecznościowych. Możecie tam sprawdzić, kogo pokazywaliśmy w naszych salach. Zajrzyjcie tam w wolnej chwili. Miejcie się dobrze. Do miłego.